Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Runicznej. Dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek z Rimworlda. Chwilkę sobie pograłem pomiędzy odcinkami, tutaj już pomału zacząłem zbierać ciała, póki co dwa. Jeden zebrałem chyba, nie. Dobrze. Zebrałem też ten karabin dla Sel. Jak słusznie było zauważone w komentarzu, w tym momencie sobie niestety nie przypomnę, kto to napisał. Nie było jeszcze żadnej rekrutacji. Erikson, mimo zakażenia, dochodzi do siebie. Natomiast zdarzyła się tragedia. Zombie mi tutaj wybuchł. Zrobił bum i nie ma ściany. No nic, w takim wypadku najprawdopodobniej jest to ten moment, w którym trzeba w końcu wziąć się za naprawę tego miejsca, żeby tutaj dało się radę obronić. Tutaj mur jest prawie podstawiony, więc tu nie będę się przejmował. Tu również trzeba tylko pilnować, czy zombie przypadkiem nie podejdą za blisko, bo tu widzę, że Kseli się kręci, do więźniów wchodzi. A bo ty jesteś już zdrowa. Tak, super. Więc będzie 5 pionków do obrony. Więc agent Max, Mr. Reed, Jajko i Xenia będą tutaj odstrzeliwać zombiaczki. A w tym czasie pan Mateusz będzie naprawiał mur. Więc bez obaw, Mateusz, za każdym razem zawsze tutaj znajdzie się coś do odbudowy, więc zajęcia ci nie zabraknie. Tym bardziej, że inne twoje to górnictwo, strzelactwo, no rzemieślnictwo, no to no właśnie. Czy ja wszystkich tych ustawię? Aha, tak. Scotta miałem kogoś ustawić, tylko ja sobie przypomnę, kto chciał być Scottem. Scottem ostatecznie miał być... Miał. Dobrze. Postać. A nie, jako więźnia nie mogę. No dobra. Teraz mamy godzinę 6. Dobra, to pobudka. Chodźcie tutaj. Jeszcze ten elektryczny wciąż jest, na którego trzeba będzie uważać. Dobra, nie ma tragedii. Siniak to nie jest tragedią. A strzelajcie w tego. Dobra, chyba ten smrodek. No. I teraz tak, będę musiał zabronić wychodzenia tędy, póki co, żeby oni pracowali tu. Chodzi mi dokładnie o Mateusza.
Mateusz, dobra. Bez nieograniczony póki co i to budujesz. Ej, a ten? No, zestrzelcie mi tego. Dobra, wracaj do budowy. Dobra. Jak tam Erikson się miewasz? A, jest wyleczony. Ma tylko zatrucie, zakażenie poważne, odporność 91. Dobra. Nie ma tragedii. Zaplanujmy sobie od razu tak. Tutaj trzeba będzie zbudować, ale to pomalutku. Struktura. I to sobie zaplanuję. Póki co tu. Okej. Bez drzwi. Dobra, Kseni, wycofaj się w takim wypadku. Dobrze, ten jest strasznie wolny. Najgorsze jest to, że ja nie widzę, czy on jest ranny, czy nie jest ranny. Ej, ten mi się zbliża. Mateusz, jak ci idzie? Bloki granitu. Autozapis, ok. Ja chyba będę musiał to rozwiązać trochę inaczej. Bo nie mam na tyle bloków, żeby to zrobić.
Drewniany nie da dużo, ale da cokolwiek. Widzę, Kseni karmi. Miau. Widzę, się już troszeczkę uspokoiło. Tutaj też jest troszeczkę zombiaków, ale... I tak to wygląda. Zobaczymy, jak szybko uda się go pokonać, bo póki co widzę, nie dzieje się nic ciekawego. Więc sobie troszeczkę skipniemy. Sobie tutaj siedzę i patrzę, jak oni robią, i może faktycznie była racja, że tutaj od razu nie będziemy czekać, zbudujemy drugi stół do badań. No bo to trwa wiecznie. Mateusza poprosimy o zbudowanie, ponieważ ma budowanie. Ktoś ma więcej budowania chyba, czy nie? Nie, Mateusz ma najwięcej budowania, więc on najszybciej to zrobi. Natomiast kusi mnie, żeby wylecieć na niego z nożami, tego elektrycznego, żeby się go pozbyć w cholerę i żeby troszeczkę luźniej było. Ale to jeszcze jest, że tak to ujmę, pieśń przyszłości, bo wolałbym jednak, żeby... Bo teraz tak, pomysł mam taki, żeby rzucić się wszystkich na niego. Tak, żeby go za... no, pobili, zanim on będzie w stanie cokolwiek zareagować. I wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsza opcja. O, drugie laboratorium już jest budowane, super. A, to jest ten. No ale Kseni, no... Ja wiem, że on biega, jest niefajny. O, i proszę, i ładnie. Zniszczony. Jak tam w ogóle nasi więźniowie się mają? Czy tobie mogę już dać przydomek? Nie, jeszcze nie mogę. Z oszustów jest, ten też, ten jest kosmicznym uchodźcą. Zobaczmy. Pozostały opór 34, no to chwilę zajmie. Hej. Czyli na nich póki co nie ma co liczyć, ale widzę, że stół tutaj zrobiony. Więc będzie można wam tutaj taborecik zrobić. A to już zajmie się nim od razu najlepiej. I agent Max będzie badać i teraz powinno być znacznie szybciej. No, mam tylko nadzieję, że starczy mi na multi-analyzer. Ile mi zostało? 7. To mi tego na razie nie ruszać. Tu zbuduję multi-analyzer w środku.
Wow. Nie wiem, czemu mi się tak zacina myszka za jakiś czas. No masz troszeczkę tych do zrobienia, więc... No dobra, daruję ci to. O. Każdym razem jak klikam jest z tym problem. Mistrzowski przedmiot. Co ty jeszcze tutaj robisz? Wygładzasz podłoże, okej. O, widzę, Emily się już podniosła. Scott też. Steel jest największy problem. Wątroby dostała. Niedobrze. Chyba coś się bugnęło z tą mapą. Tobie co jest? Aha. Możesz się nim zająć? Tu kopiesz. Ha, ha, ha. No w sumie kop. Tylko tak. Tego mi nie wykopcie. Tego. I tego, żeby mi się to na głowę nie zwaliło. Gdzie ty idziesz? Nope. Tu mi buduj. A nie walczyć będziesz. No to przed nami kolejny krok milowy się zbliża, więc jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu po drodze, to nasi bohaterowie zaraz odkryją multi-analyzer. Oj, agent, gdzie ty poszedłeś? Rekrutować Emily. No dobra, Erickson, tobie cała nadzieja. To jest godzina 17. Jak wy macie z pracą? Aha, właśnie, ja tobie nie dałem... O. Czyli teraz jeszcze 2 godzinki pracy masz, dobra. I teraz zobaczymy, czy mi starczy komponentów, czy mi nie starczy komponentów. No, jeszcze odrobinkę dajesz, Erickson. Mam wrażenie, że skończy się właśnie na... że brak jednego. A wy co? Nie wiem, co wy tu robicie, ale mi stąd iść. Teraz, jak mamy multi-analyzer, będzie można fabrykację wrzucić. Nie mogę, dopóki nie będę mieć... Było chyba w produkcji. Ile? Jest multi-analyzer. Tu jeszcze złoto i super stal trzeba. Komponentów nie mamy, no ale to akurat w tym momencie jest najmniejszy problem.
Ja tutaj złota nie kojarzę. W takim wypadku trzeba będzie rozwiązać to trochę w inny sposób. To znaczy spróbować zrobić nadajniki orbitalne. I przez to spróbować złapać jakiegoś handlowca, który. Gdzie to było? W różnych. Tak. Który będzie chciał pohandlować. Tutaj jeden, tu drugi. No może też. Nie, tutaj raczej nie. I konsolę komunikacji tu wstawię. Tu będzie taki pokoik. Komunikacyjny. Tylko to trzeba wykopać w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o projekt do badań, co my zrobimy? Rim Atomics można już odblokować, żeby już był. I tak jeszcze nie mam pomysłu, gdzie go włożyć, no ale. O tym się pomyśli później. Można w sumie od razu tutaj zlecić też kopanie. 8 na 7. Okej. I tu. Dzięki temu będzie można tutaj kolejny pokój wybudować. Tu wiem, że gdzieś się kończyło, więc tutaj na razie nie będę kombinował. Robimy za to 8 na. Nie powinno się zapaść przez to, więc powinno być na spokojnie. Ojej. Czy gdzieś mamy tutaj superstal? Mamy komponenty, to nie. Prasowana stal to nie. Komponenty. Metal to też nas nie interesuje. Super stal by się przydała. I to bardzo. Bo jak nie, to trzeba będzie wyhandlować. A. Jedno i drugie potrafi swoje kosztować. Nie, tu nie mam. Sprawdźmy jeszcze tu. To są wszędzie metale. O, ktoś tutaj umarł. To jest tak daleko, że nie będę się po to póki co. Kłopotać. Szkoda, że tu jest jadeit, a nie złoto na przykład. To by mnie urządzało. Fufufufu. No nic, trzeba będzie niestety pomyśleć o tym w ten sposób. A jeśli chodzi o dzisiaj, to myślę, że na dziś byłoby tutaj to wszystko. Niestety nie udało się. Zrekrutować nikogo, ale myślę, że w przyszłości się uda. W każdym bądź razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!